Dzisiaj pokażę Ci najważniejsze narzędzie na etapie masteringu, którym możesz rozwiązać większość problemów, a które większość osób olewa bądź używa go po prostu źle. I tym narzędziem, zdradzam sekret, jest korektor. Tak, korekcja moim zdaniem na etapie masteringu jest jednym z ważniejszych narzędzi, które pomagają nam jeszcze wyrównać to brzmienie bądź rozwiązać problemy, bądź dodać czegoś na plus. Oczywiście nie mówię już o finalnym procesie, gdzie limiter też jest potrzebny, jednak w takim uzyskiwaniu brzmienia korektor jest potrzebny i chciałbym pokazać Ci, jak go używać na trzy różne poziomy. I pierwszy błąd już na tym pierwszym poziomie, który widzę. Osoby wchodzą już w korektor, wykonują zmiany bez słuchania, czyli działają na pamięć. A to może ja teraz wytnę rzeczy, które źle brzmią. I wchodzą do tej korekcji i coś tutaj zmieniają. A może trzeba coś dodać. Właśnie to nie może być na etapie masteringu może. Tutaj podejmujemy już ważne i kluczowe decyzje, które często są małymi zmianami. Także musimy realnie wysłyszeć, co chcemy zmienić. I pierwszą rzeczą, zanim użyjesz korektora, którą Ci polecam, to wziąć jakieś notatnik, kartkę papieru, bądź po prostu wirtualny notatnik, który ja teraz mam przed sobą i zapisać rzeczy, które byśmy chcieli poprawić, bazując na chwilę naszym doświadczeniu, a jeśli nie możemy bazować na naszym doświadczeniu, to musimy to porównać do utworu referencyjnego, który nakieruje nas na dobre brzmienie. Odpalmy kawałek i na chwilę na nasze ucho zobaczmy, co by można było tutaj poprawić. Ja mam już swoje notatki, które bazując na moim doświadczeniu aktualnie napisałem, że wydaje mi się, że jest mało środka, bas wydaje się jakiś taki zamulony, bądź cały utwór wydaje się troszeczkę być zamulony, stopa i werbel trochę wystaje moim zdaniem, może dałoby się troszeczkę to lepiej zbalansować, jest moim zdaniem mało przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewny jeszcze swojego słuchu, dopiero zaczynasz, no to warto mieć przy sobie utwór referencyjny. Ja taki utwór referencyjny mam, on jest wyrównany teraz do mojego utworu głośnościowo, ponieważ no musimy odsłuchiwać utwór referencyjny do naszego utworu w tej samej głośności i teraz porównuję utworem, aby zobaczyć, czy to, co napisałem, czy moje notatki naprawdę się zgadzają. Utwór referencyjny. Nasz utwór. Tak jakby w tym utworze jest więcej przestrzeni. Wiadomo, to jest troszeczkę inny styl. Każdy utwór referencyjny będzie troszkę inny, ale możemy się nakierować. Rzeczywiście, teraz bardzo dokładnie słyszymy, że u nas ten środek jest taki zamulony, schowany, może na pewno go podbić. I dopiero, mając te wszystkie notatki, dopiero sięgamy do korekcji. Oczywiście te notatki mogą być w Twojej głowie i od razu możesz coś słyszeć, ale szkoda podejmować działanie bez wiedzy, co można poprawić. Teraz będę działał o wiele świadomiej. Ja tutaj mam przed sobą FabFilter, to może być darmowy TDR Nova, który ma wszystko. Wszystkie te same funkcje i na początku myślę, czego potrzebuję. Potrzebuję wyciągnąć więcej środka, no bo to był tak jakby największy problem i rozwiązanie tego problemu może tak jakby być naszym nieraz całym masteringiem. I w tym momencie szukam gdzieś tego środka i będę starał się go delikatnie podbijać. Ja lubię na tych korektorach zrobić sobie nawet mniejszą skalę podbicia, 3-6 dB, żeby po prostu bardziej precyzyjnie podbijać. Także zobaczmy, czy możemy gdzieś ten środek podbić. Gdzieś tutaj w okolicach 3200 czuję, że jest gdzieś ta energia wokalu i będę ją podbijał. Nieraz lubię za dużo podbić i później zejść z tym podbiciem na dół. Teraz czuję, że to podbicie gdzieś mi wystarcza. Kolejna ważna lekcja. Cały czas robimy przed i po, czyli bez korekcji. Już nam troszeczkę pomogło. Mógłbym to może bardziej podbić, jednak w tym momencie to mi wystarcza. Teraz postaram się rozwiązać ten problem z zamulających dolnych częstotliwości i zobaczę, czy mogę troszeczkę je tutaj gdzieś może wyciąć.
Często te takie zamulające częstotliwości na całym etapie masteringu są w okolicach 160, 150 bym powiedział do 200, 300. Gdzieś tutaj znajdziemy ten problem. I tutaj już nie robimy tak jak na etapie miksu, że to wycięcie jest bardzo wąskie, bo to na etapie masteringu no, nie ma zbyt dużego sensu, bo tych rezonansów będzie w każdym miejscu dużo. Dlatego tutaj już działamy z troszkę szerszymi po prostu ucięciami. Ok, posłuchajmy teraz przed. Po. Teraz czuję, że jeszcze całe górne częstotliwości byśmy mogli podbić. To może tutaj po prostu zrobię to za pomocą high shelfu. I zobaczmy, czy możemy troszkę energii ze stopy wyciągnąć lekkim, delikatnym podbiciem. Jak widzicie, tutaj maksymalnie tak naprawdę są 2 decybelowe zmiany, także no, to są dość małe zmiany. A teraz posłuchajmy przed i po. Po. Przed. Po. Moim zdaniem fajnie utwór wydobył energii. To był tak naprawdę poziom pierwszy. Teraz przechodzimy do poziomu drugiego. Czyli musimy zrozumieć działanie naszego korektora. Coraz więcej korektorów to ma, czyli działanie mid-side, ale też działanie korekcji w stylu dynamicznym. I teraz, to co możemy zrobić od razu w formie mid-side, czyli możemy procesować dane pasmo tylko po środku, bądź tylko po stronach. I typowym, częstym zabiegiem jest to, że po stronach, czyli wybieram tej side, ucinam po prostu wszystko do tych gdzieś 100, zazwyczaj herców, gdzie tu jest ta energia basu w przestrzeni, nieraz w miksie zrobiona, która nie jest nam potrzebna. To dla bezpieczeństwa często robimy. A teraz mogę iść krok dalej i zamiast tego podbicia tutaj takiego całego, może nie chcę tak ostrego podbicia mieć tutaj na całym naszym masteringu, tylko będę chciał podbić to, co jest tak jakby w stereo na etapie masteringu, a środka nie będę ruszał. Ta prosta rzecz może dodać nam bardzo fajnie dużo przestrzeni do całego utworu. Te zmiany są już o wiele mniejsze, bo tak jakby tych informacji teraz o wiele mniej procesujemy, ponieważ nie procesujemy teraz całego utworu, ale tylko to, co jest po stronach, czyli to, co jest w panoramie. I teraz idziemy kolejny krok dalej, czyli to są zmiany, które możemy robić gdzieś na mid-side, czyli osobno procesować środek i panoramę, a teraz idziemy do korekcji dynamicznej. Czyli ja bym wrócił tutaj, do tego ucięcia, które mamy, bym chciał je mieć bardziej agresywne, ale nie chciałbym, aby one występowało cały czas. Dlatego ja teraz wyzeruję to ucięcie, które mamy, zamienię je na korektor dynamiczny i będę chciał tylko w momencie, gdy za dużo tych informacji jest, które może właśnie zamulają nam ten bas, aby tylko wtedy ten korektor działał i delikatnie je wycinał. Widzicie, to ucięcie działa może wtedy, kiedy ta stopa występuje i z tej stopy ściąga troszeczkę nam tego dołu, który nam się nie podobał. Kolejna rzecz, do czego możemy wykorzystać korekcję dynamiczną, to zrobienie tak zwanego DSR-a na etapie masteringu, czyli jeśli coś nam tutaj za bardzo trzeszczy, za bardzo tak naprawdę jest za ostry ten miks, to możemy wyszukać tą ostrość, która często jest w okolicach 8000 okolice. I w tym momencie mogę ją wyrównać te
podbicie na 0 dB, przekształcić je na korektor dynamiczny, teraz delikatnie procesować to, co właśnie nam zbyt rozjaśnia, może ten mix za bardzo jasny jest wokal, może hi-hat często wychodzi w tym momencie i tutaj postaramy się tylko zrobić efekt tutaj właśnie tego DSR-a. I teraz zobaczmy przed i po. Przed. Po. Przed. Po. To są małe zmiany, ale już tak naprawdę ożywiają cały utwór. Ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, to te side. Nie chciałbym, aby ono było podbite cały czas, ale chciałbym też to wyzerować, przekształcić to na podbicie dynamiczne i tylko podbijać side wtedy, kiedy właśnie go brakuje, aby troszeczkę dodać dynamiki do całego utworu. Wydaje mi się, że jeszcze troszkę tego środka możemy wydobyć w tym utworze. Posłuchajmy w kontekście do utworu referencyjnego. Jeszcze więcej tej jasności może być. I podejmuję tę decyzję teraz, po odsłuchaniu utworu referencyjnego dopiero. I posłuchajcie teraz przed korekcją. Po. Przed. Po. Utwór fajnie się rozjaśnił i zobaczcie, jak dużo mamy możliwości, gdy zrozumiemy, jak działa korekcja. Moglibyśmy go użyć w formie nawet kompresji wielopasmowej, czyli skompresować sobie cały dół, skompresować środek, podbić możemy podbić przestrzeń, możemy przestrzeń tak naprawdę wydobyć. I niektórzy by tutaj użyli do tych manewrów, które ja tutaj zrobiłem, oczywiście one są już bardziej zaawansowane, jednak niektórzy by tutaj użyli już korektora, kompresora, kompresji wielopasmowej, może jakiegoś imagera, a tak naprawdę wszystko mogliśmy zrobić znając jedno narzędzie. To oszczędza masę waszego czasu, jak po prostu nauczycie się jednego narzędzia, które będziecie znali na pamięć, zamiast pięciu. I przechodzimy do trzeciego kroku, który może ci się przydać na etapie właśnie poznawania korekcji, to poznanie emulacji korektorów analogowych. Czyli mamy tutaj dwa przykładowe, ich jest o wiele więcej, bo tego jest masę, czyli są tak zwane emulacje analogowe, które replikują tak naprawdę taki analogowy sprzęt. Jak tutaj mam przed sobą kompresor analogowy, tak firma po prostu zapłaciła inżynierom, którzy starali się w 100% odzwierciedlić to brzmienie do wtyczki, która jest o wiele tańsza i przystępniejsza w używaniu niż jakiś kompresor czy korektor analogowy. I w tym momencie ten korektor właściwie ma dwa główne zadania, czyli podbijanie szelfowe górnych i dolnych częstotliwości. I czym one się często różnią? Różnią się charakterem. Często takie korektory dodają od siebie jakiegoś koloru i nieraz działanie na nich osiągnie szybciej oczekiwany efekt, aniżeli działanie z takim cyfrowym korektorem, na którym i tak moim zdaniem możemy zrobić wszystko, ale później może to będzie dla ciebie również jakieś fajne urozmaicenie. I mam tutaj dla przykładu jeszcze drugi korektor, którym jest emulacja tutaj Manleya, korektora Manley, która też troszeczkę inaczej podbija, ta charakterystyka podbić jest troszeczkę inna. I ja będę chciał zrezygnować tutaj z tego środkowego podbicia i tutaj z tego dolnego, na rzecz wykorzystania teraz w praktyce tych dwóch emulacji korektorów, które wam pokazałem. Czyli tutaj chciałbym teraz podbić gdzieś te częstotliwości stopy od tutaj 98 do 74. Chciałbym gdzieś znaleźć to podbicie, gdzie najlepiej stopy będzie mi brzmiało. Także posłuchajmy. Szukam teraz częstotliwości z maksymalnym podbiciem. Te podbicie na 74 Hz najbardziej pasowało. I teraz mógłbym sobie podbić jeszcze tej górnej częstotliwości, żeby troszkę rozjaśnić górę. Znowu szukam, od jakiej częstotliwości chciałbym to podbić. I słyszymy, że te zmiany były fajne bez tego korektora. Z.
Oczywiście moglibyśmy to zrobić tutaj z swap filtrem, tak jak to przed chwilą zrobiłem. I teraz jeszcze chcielibyśmy dodać tego środka, który zabraliśmy na chwilę swap filtra tutaj do kolejnej analogowej emulacji. I tutaj chciałbym po prostu podbić podobną częstotliwość jak w swap filtrze i zobaczyć, jak to tutaj będzie brzmiało. Tutaj tak jak naprawdę możemy, ten korektor tak działa przynajmniej, że możemy podbić więcej i nie słyszymy tak mocnego podbicia. Tutaj mam 6 dB na plus, a czuję, że to jest odpowiednia ilość. I teraz mamy te wszystkie zmiany na FAP filtrze. Zaczęliśmy na zwykłym korektorze, później dodaliśmy troszkę niskich i wysokich częstotliwości na naszym tutaj emulacji Bugs EQ. Dodaliśmy to jeszcze na emulacji Manley, tutaj akurat od Pulsar Massive. I posłuchajmy teraz przed. Po. Przed. Ważne jest to, abyśmy wrócili do naszych notatek i zobaczyli, czy rozwiązaliśmy większość problemów. Mało środka? No rozwiązaliśmy to. Bas zamulony? Też mi się tak wydaje, że podbicie w ogóle tej góry odmuliło nam bas. Stopa i werbel troszkę wystaje. Myślę, że troszkę to uregulowaliśmy. Niestety nie wszystko da się też zrobić na etapie korekcji, to może do tego bym wrócił jeszcze na etapie kompresji. Wydaje mi się, że było mało przestrzeni, a to podbicie side troszeczkę tej przestrzeni dodało. I na końcu porównajmy jeszcze to z utworem referencyjnym. Myślę, że jest o wiele lepiej, a zobaczcie, jakbyśmy porównali to z utworem referencyjnym, zanim zrobiliśmy nasze zmiany. Widzimy, jak daleko zaprowadziła nas tylko korekcja. Dlatego tak bardzo istotne są fundamenty, bo nawet fundamenty mogą być bardzo zaawansowane, gdy naprawdę nauczymy się tej korekcji od podstaw. Jak dużo da się zrobić na fundamentalnych narzędziach i proszę nie omijaj tego. I nie omijaj etapu porównywania tego, co robisz do utworu referencyjnego i nie omijaj etapu poprawnego słuchania, gdy zapisujesz notatki, bo to będzie ciebie prowadziło na etapie używania później tej korekcji i zobaczysz, wow, jak małe ruchy mogą diametralnie jeszcze zmienić mastering. Także to tyle. Jeśli interesuje cię temat mastering, daj znać w komentarzu, o czym chciałbyś kolejny odcinek. Zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!